Tirta okręciła się płaszczem i nie jadła już nic więcej, ponieważ post ułatwia wejście w trans. Gdyby przestrzegała rytuału, musiałaby pościć przez cały dzień, starając się oczyścić z przypadkowych myśli umysł. Musiała jeszcze zwierzyć się Sokolnikowi. Zamierzała przecież zająć się czarostwem, któremu nie ufał. Wytłumaczyła mu to wszystko spokojnie i stanowczo. Był przecież jej drużynnikiem, nie mógł więc kwestionować jej postępowania, chyba że zagrażałby im to obu ojku. Dziewczyna już zapadała się w szarej nicości i na powrót wynurzała w ich skromnym obozowisku. Później całkowicie zagłębiła się w mroku, bezcielesna, bezwolna, jak unoszone wiatrem piórko lub liść. Ze wszystkich sił starała się utrzymać w pamięci myśl o czekającym ją zadaniu. Wreszcie wynurzyła się z nicości w złowrogą rzeczywistość. Tym razem nie zobaczyła sokolego rogu. Ujrzała i poczuła cuchnący dym, który snuł się nad zdeptanymi grządkami zwiędłych od gorąca lub łamanych roślin. Niektóre z nich służyły do wyrobu znanych jej balsamów. Tutejsi mieszkańcy znali i cenili dary ziemi. Słodkawy zapach przelanej krwi przebijał przez gryzący smród spalenizny. Był tam jeszcze jeden odór, budzący mdłości. Przez moment wydało jej się, że to atak na sokoli róg, że ogląda własny dom po napaści żołdaków i wiana. Chociaż w swoich snach nigdy nie zobaczyła w całości zamku przodków, te zabudowania wydały się znacznie mniejsze. Nie były to ruiny wielkiego zamku lub mniejszej forteczki, tylko raczej wiśniaczej zagrody. Na zdeptanych ziołach leżał nieruchomo pies. Długa, poszarpana rana w jego boku odsłaniała nagie żebra. Prócz martwego zwierzęcia spoczywało tam inne ciało. Małe, skulone, jakby ktoś pogardliwie odrzucił je na bok. Ponieważ Tirta czuła, że ta wizja jest ważna, przemogła się i zbliżyła do zwłok. Twarzą do ziemi leżała nieżywa dziewczynka. Rozpuszczone ciemne włosy litościwie zakrywały jej twarz. Ale widać było, że została brutalnie sponiewierana, a po śmierci odrzucona jak nikomu niepotrzebny śmieć. Tirtą owładnął straszliwy gniew. W minionych latach poznała ból, śmierć i nędzę i uważała, że nie da się łatwo wyprowadzić z równowagi. Teraz jednak przebudziła się jakaś ukryta dotychczas głęboko część jej istoty. Narkotyk wzmocnił jej talent do ostatecznych granic. Wiedziała więc, że zabito nie tylko to dziecko. We wnętrzu płonącego budynku leżały inne kobiece ciała, potraktowane równie brutalnie. Wśród morderców byli tacy, którzy igrali ze swymi ofiarami, rozkoszowali się okrucieństwem. Nazywali siebie ludźmi, ale tylko wygląd różnił ich od bestii, którą wraz z Sokolnikiem zabiła w górach. Może byli tylko słabsi i nie tak niebezpieczni. Tirta nie wiedziała, dlaczego nieznana moc zesłała jej tę wizję. Powinna opanować gniew, chcąc się dowiedzieć, co się za tym kryje. Nie wierzyła, że to widzenie miało ją tylko ostrzec. Tę koszmarną scenę pokazano z innego, znacznie ważniejszego powodu. Pozbawiona była własnej woli, nie mogła się swobodnie poruszać. Przypomniało to jazdę na koniu, nad którym się nie panuje. Minęła spalony dom i dotarła na otoczone kamiennym murem pole, gdzie zobaczyła wdeptaną w ziemię oziminę, jakby jacyś jeźdźcy przemierzali je tam i z powrotem. Jeźdźcy, nie myśliwi. Dopiero teraz w pełni uświadomiła sobie powagę sytuacji. Widziała krzyżujące się ślady końskich kopyt. Kogo ścigali ci myśliwi? Niewidzialna siła zaprowadziła ją teraz do stosu kamieni w rogu pola. Zobaczyła, że miano tam zamurować dziurę w murze. Kamienie leżały w pobliżu. Między nimi a murem, na tak wąskiej przestrzeni, że nie zdołałby się tu zmieścić żaden człowiek, ukryło się inne dziecko. Martwe? Nie, to dziecko żyło, a jego umysł wypełniało śmiertelne przerażenie. Mały zbieg ze strachu zatracił niemal świadomość własnego istnienia. Tirta wyczuła jednak tlącą się jeszcze iskierkę osobowości. Prosiła nieznaną siłę o pomoc we własnej sprawie, a tymczasem okazało się, że liczy się tylko to, co jej pokazano. Wezwano ją, żeby się nią posłużyć i musiała wykonać polecenie. Otworzyła oczy i zobaczyła mrok, maleńkie ognisko, a obok sokolnika siedzącego ze skrzyżowanymi nogami. W rękach trzymał miecz sztylet z płonącą jaskrawym światłem gałką na rękojeści. Pochylił głowę i oszołomiony wpatrywał się w ożywiony klejnot. Tirta ocknęła się, czując konieczność pośpiechu. Trzeba się spieszyć. Sokolnik podniósł nagle głowę, jakby okrzyk wyrwał go z innej wizji. Tymczasem Tirta szła już w stronę uwiązanych koni. Księżyc w pełni świecił jaśniej niż kiedykolwiek. Tym lepiej, pomyślała, wykonam powieszone zadanie. Co się dzieje? Najemnik stał tuż za nią, lecz nie wyciągnął miecza z pochwy. Tirta obróciła się powoli, próbując zanalizować na jawie ulotny ślad tragedii, którą oglądała w nocnym widzeniu. Czas stał się teraz jej wrogiem. Nie, to zadanie było częścią jej samej, potrzebą równie przemożną, jak ciągnące się latami poszukiwania, tylko bardziej naglącą. Ogień, słup dymu, który dostrzegali z przełęczy. To musiało być tamte miejsce. Nagle opuściły ją wątpliwości. Szybko odwiązała i osiodłała swoją klacz. Sokolnik nie zadawał więcej pytań, tylko poszedł w jej ślady. Ptak siedzący dotąd na łęku siodła, jak na rozkaz wzbił się w powietrze i zniknął w mroku. Pojechali na południowy zachód. Tam, gdzie to było możliwe, przemierzali kłusem otwarte przestrzenie. Podczas jazdy Tirta opowiedziała pokrótce o tym, co zobaczyła. Sokolnik słuchał w milczeniu, a kiedy skończyła, skomentował. Rozbójnicy albo żądni łupów ludzie jakiegoś szlachetki to zniszczony przez wojnę domową kraj, dodał z niesmakiem. Mimo ostentacyjnego izolowania się od innych ludów i znakomitej znajomości żołnierskiego rzemiosła, mieszkańcy gniazda nie zabijali bez potrzeby, ani nie pastwili się nad ofiarami jak mordercy, którzy spalili tamtą zagrodę. Zawsze zabijali szybko, za każdym razem ryzykując życie. Nikt nie ośmielił się powiedzieć, że byli bezlitosnymi barbarzyńcami, bez względu na to, jak bardzo czarownice z Eskarpu nienawidziły ich obyczajów. Sokół spadł z nocnego nieba i usiadł na łęku siodła przed swoim panem. Tirta usłyszała ostre dźwięki przypominające klekot. Sokolnik zwrócił się do niej. Jest tak, jak widziałaś, pożar i trupy. Nie ma tam nikogo. Tirta pokręciła głową, powiedziała stanowczo. Nie w domu, lecz na polu. Ścigali, ale nie znaleźli. Tam nadal jest życie. Gdyby nie było, zawahała się, dano by mi znać, że nie mamy po co jechać. Jej towarzysz nic nie odpowiedział. Może uznał, iż jako najemnik nie powinien się z nią sprzeczać. Na pewno sądził, że nie miała racji, że znajdą tylko trupy. Świtało, kiedy poczuli smród dymu i słodkawy odór rozkładu. Później zobaczyli wysoką palisadę, której Tirta nie widziała w transie. Zaraz za nią wzięły szeroko otwarte wrota, jakby mieszkańcy tego sioła z jakiegoś powodu pozwolili wejść do środka wilkom, z którymi przedtem zamierzali walczyć. Klacz Tirty parsknęła i potrząsła gwałtownie głową. Nie podobał jej się smród, który przesycone było powietrze. Nie opierała się jednak, gdy dziewczyna ścisnęła kolanami i razem z trzymanym na postronku Torgiańczykiem podróżni wjechali na Majdan. Zobaczyli osmalone ruiny i zdeptany ogród. Ogień zgasł. Tirta odnalazła wzrokiem martwego psa i ciało dziewczynki. Umarli już jej nie potrzebowali, a drugie dziecko jeszcze żyło. Skręciła w lewo, oddalając się od spalonego domostwa. Tak, był tam kamienny mur stanowiący część palisady, która nie uchroniła mieszkańców zagrody przed śmiercią. Tirta przejechała przez wrota wiodące na pole. Rolę porastała ozimina zdeptana krzyżującymi się śladami pogoni. Nigdy dotąd nie zmuszała klaczy do tak szybkiego biegu jak teraz. Kiedy od stosu starannie ułożonych kamieni dzieliła ją tylko niewielka odległość, zatrzymała konia, zsunęła się z siodła i zaczęła biec, odrzucając krępujący ruch fałdy płaszcza. Biegnąc szukała myślą. Tak, znalazła iskierkę życia. Zdążyli na czas. Dotarła do pryzmy otoczaków i zajrzała między kamienie a palisadę. Nikogo tu nie było. Zachwiała się na nogach. Tak bardzo zaskoczyło ją świadectwo własnych oczu. Mogłaby przysiąc, że nadal ogląda to miejsce we śnie, a nie na jawie. Ponownie użyła myślowej sondy. Znalazła esencję życia, słaby, chwiejny płomyk, który zdawał się gasnąć. Był tam. Nic jednak nie widziała. Odrzuciła kilka kamieni i uklękła, wyciągając ręce. I jej ręce znalazły to, czego nie widziały jej oczy. Małe ciało, tak mocno wciśnięte między kamienie, że zdumiało ją, jak mały zbieg mógł oddychać w takiej ciasnocie. Czy widzisz? Zaczęła mówić przez ramię do Sokolnika, który do niej dołączył. Pokręcił przecząco głową w ozdobnym hełmie, dobrze widocznym w szarym świetle poranka. Więc chodź tutaj. Złapała go za rękę i przyciągnęła do siebie tak, iż jego palce natrafiły na ciało dziecka. Wyszarpnął rękę z jej dłoni, ale jednocześnie wyczuła, że go zaintrygowała ta tajemnica. Tam, jest tam, chociaż nie możemy go zobaczyć, powiedziała triumfująco. Czarostwo, szepnął głośno. Mimo to nie odsunął się, tylko obluzował kamienie metalowymi szponami, odrzucając je daleko zdrową ręką. Sokół usiadł na murze i obserwował tę scenę, zaglądając do odsłoniętej przez nich małej niszy. Podobnie wpatrywał się w brzeszczot, do którego zaprowadził swego pana. Powoli, ostrożnie Tirta przesunęła rękami po niewidzialnym ciele dziecka. Przypomniała sobie teraz wyczytaną w lordzie informację o iluzji, która mogła zapewnić bezpieczeństwo. Polegała ona przede wszystkim na zmianie postaci. Nigdy nie słyszała, żeby komuś udało się stać niewidzialnym, ale dla mocy nie było rzeczy niemożliwych. Kto tak dobrze ukrył to dziecko? Sądząc po śladach, prześladowcy gonili ofiarę tam i z powrotem i grali z nią jak kot z myszką, rozkoszując się jej przerażeniem. Czy jakaś mająca cząstkę magicznego talentu kobieta z dzieckiem na ręku, pod wpływem strachu o jego życie, zdołałaby tak dobrze je ukryć, zanim sama wpadła w ręce morderców? Cała wiedza Tirty w tej materii sprowadzała się do stwierdzenia, że tkanie iluzji było bardzo wyczerpującym zajęciem, wymagającym czasu i znajomości skomplikowanego rytuału. Ofiary tej bestialskiej napaści na pewno nie zdążyły tego zrobić. Ostrożnie i bardzo uważnie, ponieważ mogła liczyć tylko na swoje ręce, Tirta wyciągnęła z niszy drobne ciałko i przytuliła do siebie. Poczuła na ramieniu ciężar niewidzialnej główki. Skóra dziecka była w dotyku bardzo zimna, więc dziewczyna szybko owinęła je skrajem płaszcza. Wypukłość materiału potwierdzała, iż trzyma w objęciach materialną istotę, a nie cień. Koniuszkami palców zbadała twarz, czując słaby oddech i nierówny puls. Nie wiedziała jednak, jak mogliby pomóc niewidzialnemu malcowi. Sokół wydał jakiś dźwięk. Jego pan odwrócił głowę i przechyliwszy ją, słuchał mowy skrzylatego zwiadowcy. Później zwrócił się do Tirty, która wciąż klęczała, obejmując dziecko. Upierzony brat widzi dziecko, powiedział spokojnie. Czary, które na nas działają, jemu nie przesłaniają oczu. Mówi, że ono nie jest ranne, ale tak przerażone, iż ukryło się głęboko w sobie samym. Tirta przypomniała sobie inne nauki mądrej kobiety. Ogromny strach czy przerażenie mogą tak porazić umysł, że nigdy nie odzyska przytomności. Czy ten malec uciekł tak daleko, iż nie zdołają go przywołać z powrotem? Znała się trochę na leczeniu, lecz nie wiedziała, jak sobie poradzić z takim przypadkiem. W Eskarpie to dziecko trafiłoby do jednego z przytułków założonych przez mądre kobiety, gdzie leczyłyby go specjalistki umiejące wyszukać esencję umysłu i ostrożnie umożliwiłyby mu ponowny kontakt ze światem. Jednak w bardzo ciężkich przypadkach nawet specjalne szkolone czarownice nie mogły nic poradzić. Tirta krzepiła się nadzieją, że nieznana moc nie pokazałaby jej nieszczęścia, jakie spadło na dziecko, które trzymała w ramionach, gdyby nie mogła mu pomóc. Muszą opuścić to miejsce. Wprawdzie napastnicy odjechali, ale ktoś mógł zauważyć dwoje podróżnych. Nie ma gdzie zostawić nieszczęsnego malca, musi więc zabrać go ze sobą. Mimo że od lat przywykła walczyć z własnym sercem, tę konieczność uznała bez sprzeciwu. Sokolnik oparł rękę na kolbie pistoletu strzałkowego, a jego skrzydlaty brat zleciał w górę. Obaj podzielali niepokój dziewczyny. Nie ma gdzie, wskazała na niewidzialne dziecko. Nie ma gdzie go zostawić, musimy zabrać je ze sobą. Oczekiwała protestu, gdyż sokolnicy nic nie wiedzieli o dzieciach, nie znali nawet tych, które sami spłodzili. W ich kobiecych wioskach mężczyźni zapładniali wybrane kobiety, a może kilka w określonym czasie. Nigdy jednak nie byli prawdziwymi ojcami. Chłopców, którzy ukończyli 6 lat, zabierano do gniazda. Mieszkali tam oddzielnie, w przeznaczonych dla nich pomieszczeniach. Wychowywali ich starzy lub okaleczeni wojownicy. Chłopcy ci nie mieli prawdziwego dzieciństwa i wydawało się, że ten zwyczaj dobrze służył ich sposobowi życia. Żaden sokolnik nigdy nie był obarczony dzieckiem, na domiar niewidzialnym i być może katatonicznym. Ku zdziwieniu Tirty jej towarzysz bez słowa przeprowadził klacz dziewczyny. Odpiła spinkę pod brodą i owinęła opończą bezwładne ciało dziecka. Podała swoje brzemię sokolnikowi, wsiadła na konia i odebrała je od niego. Następnie niemal tak szybko, jak tu przyjechali, powrócili do ruin zagrody. Może powinni pogrzebać zabitych. Tirta o mało nie zatrzymała konia przez zwłokę dziewczynki, ale na szczęście zdała sobie sprawę, że przede wszystkim musi zająć się żywym dzieckiem i że ich bezpieczeństwo może zależeć od szybkiej ucieczki z tego strasznego miejsca. Zawrócili do zalesionych wzgórz. Sokolnik znów prowadził. Jechali wolniej, gdyż drużynnik Tirty starał się zacierać ślady, co jakiś czas siadając z kuca i zamiatając gałęzią miejsca, gdzie zostawiły zbyt wyraźny trop. Kluczyli, wykorzystując wszystkie naturalne osłony i zagłębienia terenu. Sokół regularnie patrolował okolice i meldował swemu panu o sytuacji. Chociaż sokolnik nie przetłumaczył Tircie żadnego z meldunków, wywnioskowała, iż na razie nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Dziecko leżało w jej ramionach nieruchome, bezwładne. Od czasu do czasu próbowała przebić się przez myślową zaporę, którą otoczył się przerażony umysł. Gorąco pragnęła dowiedzieć się czegoś więcej i bardzo chciała mu pomóc. Obawiała się, że jeśli świadomość zgasła na zawsze, wola życia może pójść jej śladem i dziecko umrze. Być może taki koniec byłby miłosierny, ale Tirta czuła, że będzie walczyć o to życie ze wszystkich sił. Przed południem dotarli do miejsca, które Sokolnik uznał za względnie bezpieczne. Nie znaleźli tam co prawda wody, ale bujna trawa zadowoliła kucyki Torgiańczyka, a Tirta i Sokolnik przycupnęli w niszu tworzonej przez kilka sporych głazów. Wrogowie mogliby ich tu odnaleźć tylko po intensywnych poszukiwaniach. Dziewczyna trzymała na kolanach niewidzialne dziecko. Jego ciałko, tak przedtem zimne, teraz było ciepłe. Za ciepłe. Po omacku odgarnęła na bok mokre od potu włosy malca i położyła rękę na płonącym gorączką czole. Odnalazła lekko rozchylone usta i wlała w nie nieco wody z manierki. Usłyszawszy odgłos przełykania, pierwszy dobry znak, dała dziecku jeszcze łyk. Głowę miała nabitą myślami. Wiedziała, że nie zdoła zniszczyć tak silnego czaru. Z drugiej jednak strony istniały czary zmieniające postać, które działały tylko przez jakiś czas. Zacisnęła zęby, żeby nie wypowiedzieć cisnących się jej na ustach przekleństw, które poznała podczas wieloletniej wędrówki i nie dać upustu frustracji i złości. Sokolnik zajął się rozbijaniem tymczasowego obozowiska, po czym przykucnął obok Tirty i ściągnął z głowy hełm, jakby mu ograniczał pole widzenia. Co je tak trzyma? Myślę, że iluzja, odparła, chociaż niczego nie była już pewna. Ktoś mógł je tam ukryć, widziałeś ślady na polu, tam ci kogoś ścigali. Może jego matka miała wrodzone zdolności. Jeżeli była dostatecznie przerażona, mogła rzucić silny czar, żeby uratować dziecko. Niewykluczone, iż sama nawet dała im się złapać. Obecni mieszkańcy Karstenu nie używają czarostwa, zauważył, a stara rasa dawno temu została potępiona i skazana na zagładę, dokończyła Tirta. Ale to nie znaczy, że ktoś tej krwi nie pozostał w ukryciu. Zresztą my możemy zawierać związki małżeńskie z innymi rasami i z takich związków rodzą się dzieci. Wiele naszych kobiet wyszło za mąż za słucharczyków, którzy nie władają mocą, a podstawą ich potęgi jest tylko znajomość morza. Na pewno słyszałeś o przybyciu z innego świata, o Simonie Tregarcie. Poślubił jedną z czarownic. Strażniczki wyjęły ją spod prawa, twierdząc, że je zdradziła. Miał on jakiś własny talent, a jego żona też nie utraciła swych zdolności, mimo że mądre kobiety przysięgały, iż tak się stanie. Urodziła 3 dzieci jednocześnie, co się nigdy dotąd nie zdarzyło. I cała trójka władała mocą, a raczej nadal włada. Oni to bowiem, jak wieść niesie, prowadzą teraz wojnę w Escore i otworzyli znów ten kraj dla starej rasy. Zamyśliła się, na chwilę ciągnęła dalej. Ktoś z naszej krwi mógł więc dać życie dziecku obdarzonemu talentem. I jeśli się urodziło z darem władania mocą, mogło ją przyłać w wielkiej potrzebie. Jednak, urwała, jednak nalegał. Nawet w Lormcie nie słyszałam o takiej tajemnicy. Nie, pokręciła energicznie głową. Ja wprawdzie należę do starej rasy, lecz mam niewielkie zdolności. Jestem uzdrawiaczką i umiem się nimi posługiwać dalekowidzeniem. To najlepsze, na co mnie stać. Oprócz tego potrafię wyczuwać esencję życia i w ograniczonym stopniu porozumiewać się ze zwierzętami. Ale na podstawie wszystkiego, czego się dowiedziałam i co słyszałam o iluzji, wiem, że można ją utkać za pomocą skomplikowanego rytuału i że nie da się tego zrobić ani szybko, ani łatwo. Nie mam pojęcia, jak uciekająca ofiara, a przecież potwierdzają to ślady, mogłaby ukryć w ten sposób dziecko. Więc jak? Tirta zastanawiała się nad tym cały ranek, szukając odpowiedzi. W końcu pozostało jej tylko pewnie niewiarygodne do prawdy podejrzenie, choć już dawno temu przekonała się, że świat pełen jest dziwnych, budzących lęk rzeczy i spraw. Dziecko. Mogło to zrobić tylko samo dziecko, mówiła bardzo powoli. W Eskarpie dziewczynki poddaje się testom bardzo wcześnie, czasem gdy mają 5 lub 6 lat. Można odkryć dar władania mocą nawet w tak młodym wieku, lecz tu w Karstenie nikt by go nie rozpoznał. Obdarzone takim talentem dziecko pełne krwi, a nawet półkrwi, na pewno patrzyłoby na świat inaczej niż my i od najmłodszych lat nauczyłoby się ukrywać swoje pochodzenie i zdolności. Wprawdzie nie otrzymałoby niezbędnego wykształcenia, ale gdyby groziło mu wielkie niebezpieczeństwo i gdyby było bardzo wystraszone, instynkt życia obudziłby w nim obronne działanie mocy. Mogłoby się nią posługiwać bez potrzeby odwoływania się do skomplikowanego rytuału. Twoje rozumowanie wydaje się słuszne, Sokolnik skinął głową. Niewiele wiem o czarostwie, lecz sam się przekonałem, że strach może dać człowiekowi nadludzkie siły. A jeśli jest on dostatecznie wytrwały i stanowczy, potrafi dokonać więcej niż jego otoczenie uważałoby za możliwe. Więc jeżeli ktoś miał talent, o którym mówiłaś, był bardzo przerażony, tak, mogło tak się stać. Ale jak możemy mu pomóc? Czy to dziecko ukryło się w sobie samym tak głęboko, że nie zdołam przywołać go z powrotem? Nie wiem. Tirta rozejrzała się wokoło. Gdyby tylko była pewna, że są tu bezpieczni, mogłaby posłużyć się narkotykiem, który zesłał jej wizję. Nie była jednak w stanie sama badać umysłu dziecka, gdyż nie umiała tego robić. Tak mało wiem, wybuchnęła. Frustracja podnieciła w niej gniew, który ogarnął ją w chwili, kiedy zobaczyła dziecko dzieło rąk ze zwierzęconych brutali. Dodała ochrypłym nagle głosem. Leczenie umysłu, a nawet dotykanie go jest ryzykowne. Zastanawiam się. Sokolnik potarł policzek metalowym szponem jak palcem. Upierzony brat widzi to, czego my nie widzimy. Może mógłby dotrzeć dalej niż my. Sokół. Tirta spojrzała na niego ze zdumieniem. Przecież to tylko ptak. Spochmurniał. Upierzeni bracia nie są zwykłymi ptakami, odparował. Wiedzą o rzeczach, o których nie mamy pojęcia. Niektóre z ich zmysłów są znacznie ostrzejsze i sprawniejsze od naszych. Pamiętaj, że zobaczył to dziecko i że iluzja na niego nie działa. Jeżeli nie oślepia go zewnętrzna iluzja, może nie zrobi tego i wewnętrzna. Czy mógłby odnaleźć dziecko, nie robiąc mu krzywdy? Taka myśl nawet nie przyszła Tircie do głowy. Teraz jednak, czując na sobie spojrzenie Sokolnika, musiała się zastanowić nad jego słowami. Na pewno taka próba nikomu nie zaszkodzi. A może, ale tylko może, okazać się kluczem do zamkniętych na głucho drzwi. Odpowiedziała powoli, mimowolnie obejmując mocniej dziecko. Nie widzę przeszkody. Lekki uśmiech przebiegł po wargach Sokolnika. Lecz nadal uważa, że to niewiele pomoże. Zobaczymy więc. Jego szpony zabłysły w słońcu, kiedy zrobił niewielki gest. Sokół wzbił się w powietrze i przeleciał z łęku siodła na jeden z głazów nad głową Tirty. Dziewczyna wyczuła strumień energii emanujący z ptaka. Nie chciało się jej wierzyć, że moc wydzielała się z tak małego ciała i że istota z gatunku, którego większość jej współplemieńców nie uważała za rozumny, mogła nadać myślowe wezwanie, albowiem było to wezwanie. Wpatrywała się ze zdumieniem w ptaka, aż zdała sobie sprawę, że do strumienia energii kontrolowanego przez powietrznego wędrowca dołączył drugi. Tak jak człowiek mógł czerpać siłę od innego człowieka, tak teraz sokół zwrócił się o pomoc do swego pana. Dziewczyna wyczuła ruch wcześniej, nim ujrzała, że jej towarzysz wyjął z pochwy zaczarowany miecz sztylet. Trzymając go za ostrze, wyciągnął rękę ku dziecku. Gałka przy rękojeści znalazła się nad dzieckiem, które trzymała w ramionach. Matowy klejnot ożył. W jego wnętrzu zapłynęła iskierka i rosła, świecąc coraz jaśniej. Na Tircie wywarło to większe wrażenie niż blask obudzony na skalnym zboczu w chronionej czarami dolinie. Czuła teraz mrowienie nie tylko w ręce i ramieniu, ale na całym ciele. Wysiłkiem woli uspokoiła się i jęła wzmacniać i podtrzymywać moc, którą przyzywał sokół. Czuła, że energia ta wbija się jak strzała w ciało, starając się dotrzeć do serca niewidzialnego dziecka, opierającego głowę na jej piersi. Coraz głębiej i głębiej. Ciało, które trzymała w ramionach, zadrgało konwulsyjnie. Tak, że musiała silniej objąć, aby utrzymać w niezmienionej pozycji. Dobiegł ją cichy okrzyk, bólu, strachu, być może oba jednocześnie. Czarny ptak nadal przywoływał moc. Sokolnik ją zmagał, a klejnot zdobiący zaklęty brzeszczot jaskrawił się coraz intensywniej. Szukali, a przecież nie mogli pójść głębiej, gdyż przynieśliby śmierć, podczas gdy poszukiwany uciekał przed nimi. Znów małe ciało wygięło się łukiem w ramionach dziewczyny. Niewidzialna piąstka uderzyła ją w pierś, a jękliwy krzyk stawał się coraz głośniejszy. Po omacku poszukała ust, z trudem je znalazła, gdyż dziecko kręciło głową na wszystkie strony i zatkała je ręką. Krzyk mógł ujawnić ich obecność w tych niebezpiecznych stronach. Gałka przy rękojeści jarzyła się oślepiająco i Tirta nie mogła na nią patrzeć. Do kogo należała niegdyś ta broń i jakie czary rzucano przy jej wykuwaniu? Nagle sokół zakrakał ochryple. Dziewczyna zrozumiała, że tak szybko traci siły. Dziecko w jej objęciach nie przestało się szamotać. Wyczuwała teraz nie tylko iskierkę jego życia, które omal nie zgasło, lecz także jego przerażenie i strach płynące w górę niczym czarna chmura, żeby oszołomić i sparaliżować jej umysł. Zobaczyła niewidzialne dotąd dziecko. Jego twarz wykrzywiał grymas tak wielkiego przerażenia, że mogło stracić już zmysły. Wykorzystując umiejętności uzdrawiaczki, Tirta spróbowała przekazać do umysłu malca spokój i ufność. Wyobraziła sobie oświetloną słońcem dużą łąkę i bezchmurne niebo. A przez tę spokojną, nieznającą strachu krainę biegło rozradowane dziecko, które trzymała w objęciach. Widząc je, mogła je sobie wyobrazić. Usiłowała utrzymać w myślach i udoskonalić tę wizję, przepełnić nią swój umysł i przekazać dalej. Nie bój się, nie bój się, powtarzała rytmicznie jak piosenkę. Nic ci nie grozi, jesteś bezpieczny, bezpieczny. Zapomniała o ptaku i o sokolniku, cała skupiona na przerażonym malcu. Jesteś bezpieczny, nie bój się, jesteś bezpieczny. Na rozległej łące, którą sobie wyobraziła, rozkwitały kwiaty, czarując barwami, przykuwając uwagę, a bezchmurne niebo. Nie bój się, jesteś wolny. Napięte i sztywne ciało dziecka odprężyło się. Czy odprężyła się jedynie zewnętrzna powłoka, czy też wychynęła z kryjówki esencja życia? Tirta nie umiała powiedzieć. Jesteś bezpieczna, bezpieczna. Dziewczyna starała się wzmocnić potok myśli i uspokoić dziecko, jak robiła to kiedyś z rannymi zwierzętami, które chciała uzdrowić lub pocieszyć. Zamknięte mocno oczy otwarły się powoli. Były ciemnoszare. Tirta natychmiast zorientowała się, iż ocalony maluch należał do starej rasy. Usta, z których jeszcze tak niedawno wydobywały się żałosne jęki, rozchyliły się lekko i z pomiędzy zagryzionych warg, gdzie w kącikach zakrzepły krople krwi, wydarły się westchnienia. Teraz dziewczyna ośmieliła się bezpośrednio dotknąć myślą umysłu swego podopiecznego. Był wolny i zdrowy, a przecież niemal nie miała odwagi o tym marzyć. Z radosnym okrzykiem przytuliła dziecko, nucąc dziewczynną pieśń bez słów. Później do jej umysłu dotarło jedno słowo. Tak ostro i wyraźnie, jakby wymówiono je na głos. Ona sama nie potrafiła tego zrobić. Gerik. Wraz z tym imieniem powrócił strach i zapłonął jak ogień, do którego dorzucono świeżych szczap. Tutaj nie ma Gerika, odparła na głos dziewczyna, ponieważ nie umiała porozumieć się za pomocą myśli. Ja jestem Tirta, a to po raz pierwszy spojrzała na sokolnika z zakłopotaniem. Nigdy go nie zapytała, jak się nazywa. Dobrze wiedziała, że jego współplemieńcy nie wyjawiali swego imienia obcym. Ja jestem Nirel, braciszku, odparł sokolnik, zwracając się do dziecka. Strumienie potu spływają po twarzy i dużymi kroplami kapały z brody. W którymś momencie niezwykłej walki zdjął hełm i teraz ich podopieczny widział jego twarz. Braciszku? Tak, trzymała w objęciach chłopca. Mądre kobiety głosiły, iż tylko kobieta może utkać iluzję, więc Tirta była przekonana, że uratowali dziewczynkę. Chłopiec był mały, ale mógł mieć więcej lat niż wskazywał na to jego wzrost. Dziurawa koszula ledwie osłania jego gorzałe chude ciało. Właściwie starej rasy ciemne włosy były lekko pofalowane w miejscu, gdzie jeden dłuższy lok opadał na czoło, dotykając niemal brwi, lecz jego oczy nie miały w sobie nic dziecięcego. Nazywam się Alon, przemówił wyraźnie. Ja... Strach znów odmalował się na jego twarzy. Chłopiec tak mocno zacisnął ręce na kaftanie Tirty, że jego paznokcie wpiły się w miękką skórę. Gdzie? Wyjąkał. Ukrył twarz na piersi dziewczyny, więc głos miał przytłumiony. Jesteśmy w górach. Odrzekła spokojnie. Umyślnie zignorowała prawdziwe znaczenie tego pytania. Alon zaszlochał głośno i skulił się. Trwał tak długą chwilę, po czym odwrócił się i ponownie spojrzał na swoich wybawców. Oni wszyscy nie żyją. Nie było to pytanie, lecz stwierdzenie faktu. Tirta mogła powiedzieć tylko prawdę. Tak sądzimy. Powiedzieli, że przybywają od pana Honora. Pokazali Lamerowi pałeczkę z jego pieczęcią, więc otwarto im bramę. A wtedy on roześmiał się i... Chłopiec znów zadrżał konwulsyjnie i dziewczyna objęła go mocniej. Sokolnik zaś pochylił się ku niemu i rzekł – posłuchaj mnie uważnie, braciszku. Kiedy nadejdzie czas krwawej zapłaty, zrobimy to. Lecz zanim to nastąpi, patrz w przyszłość i nie szukaj minionych dni. Mógłby to powiedzieć do równego mu wiekiem innego sokolnika, pomyślała z oburzeniem Tirta. Jakże można w ten sposób pocieszać małe dziecko, jeśli rzeczywiście o to mu chodzi? Wyglądało jednak na to, że Sokolnik miał rację, gdyż Alon spojrzał mu z powagą w oczy. Pomiędzy dorosłym mężczyzną i chłopcem nawiązała się nić porozumienia, niemal równie silna, jak myślowa więź łącząca Sokoła i jego pana. Lecz Tirta nie mogła nawet tego wyczuć. – Ty jesteś ptasznikiem – powiedział powoli Alon. – A on? Puścił kaftan Tirty i wskazał na Sokoła, który sprawiał wrażenie sennego. Przymknął oczy i złożył skrzydła. W jego własnym języku zwiesił on podniebnym wojownikiem. Jest przywódcą stada i władcą mocy. Zakończył cicho chłopiec, po czym zwrócił się bezpośrednio do ptaka. Jesteś dzielnym wojem, upierzony bracie. Sokół otworzył oczy, spojrzał w dół i wydał cichy, gardłowy dźwięk. Teraz Alon jeszcze raz utkwił wzrok w oczach Tirty. A ty jesteś jak jachne, prawda? Zachmurzył się na chwilę. Ona miała powołanie, ty jesteś inna, ale i ty należysz do starej rasy. Dziewczyna skinęła głową i odrzekła. Tak, lecz urodziłam się w innym kraju, kuzynie. Przybyłam zza gór. Chłopiec poruszył się, nie po to, żeby uwolnić się z jej objęć, ale żeby usiąść wyżej. Pomogła mu się wygodnie usadowić. Zza gór? Powtórzył. Przecież tam gnieździ się zło. Podniósł oczy i wpatrywał się w jej twarz. Nie, sługi ciemności można wyczuć. Ty do nich nie należysz, kuzynko. Czy przybyłaś z zasnutego chmurami wschodu? Jachna tyle razy próbowała czytać wróżebny kamieni, lecz zawsze przeszkadzała jej w tym ciemność. Różni rozbójnicy schodzą ze wzgórz doliny, ale nie są podobni do Gerika. Zacisnął na chwilę usta, bo Gerik jest człowiekiem, który z własnej woli służy ciemności. Przybyłam zza gór, ale z Eskarpu. Tam prawie nie ma zła, które tu poznałeś, kuzynie, wyjaśniła z powagą Tirta, używając tego samego tonu, co Sokolnik. Kiedyś mieszkali tu moi krewni i wróciłam, gdyż muszę wypełnić pełne zadanie. Alon skinął głową. Jego opanowanie nie miało w sobie nic dziecięcego. Dziewczyna zastanowiła się, czy urodził się taki, czy też zmienił go przebudzony nagle talent. Wydawał się dwukrotnie starszy niż świadczył jego wygląd. Tacy jak Gerik patrolują te strony. Uniósł się jeszcze wyżej w jej ramionach. Nienawidzą wszystkich ludzi starej rasy i będą nas szukać. Ukrywaliśmy moje pochodzenie, a jednak w jakiś sposób się dowiedzieli. Sokolnik schował swoją dziwną broń i włożył hełm. Dlatego musimy znaleźć lepszą kryjówkę. Oświadczył. Wstał, wyciągając okaleczoną prawicę. Sokół usiadł mu na przegubie. Alon uwolnił się z objęć Tirty, ale przytrzymała go za ramię, żeby nie upadł. Nie mogła uwierzyć, że malec, który niedawno był tak słaby, okazuje tyle energii. Zachwiał się na nogach, ale później wyprostował, chociaż nie strącił ręki dziewczyny. Tymczasem Sokolnik przyprowadził wierzchowcę. Chłopiec szeroko otworzył oczy i odtąd nie odrywał wzroku od Torgańczyka. Następnie z wahaniem podniósł prawą dłoń. Koń parsknął i zrobił krok w jego stronę, zaintrygowany, a jednocześnie nieufny. Sokolnik spuścił go z postronka. Torgiańczyk obwąchał rękę dziecka, grzebnął kopytem i sapnął cicho. On jest inny. Alon przeniósł spojrzenie na kucę i znów na osieroconego wierzchowca. Tak, w Eskarpie torgiańskie konie są wysoko cenionymi rumakami bojowymi, wyjaśniła Tirta. On jest bardzo samotny. Wydawało się, że jej nie słyszał, albo że jego słowa nic dla niej nie znaczyły. Jego pan nie żyje. Odtąd jego dni były puste, ale chcę, żebym zajął jego miejsce. Na twarzy chłopca wykwitł radosny uśmiech. Rozjaśnił ją niczym słońce, które wyobraziła sobie Tirta, wyciągając go z wewnętrznego mroku. Szarpnął kosmyk żywy Torgiańczyka. On mnie akceptuje! Zawołał takim tonem, jakby coś niewiarygodnie wspaniałego odmieniło jego świat. Po raz pierwszy Tirta zobaczyła uśmiech swego towarzysza i przeczuła niejasno, jakże inny mógł się wydawać wśród swoich współplemieńców. Sokolnik posadził malca w pustym siodle. Używaj go dobrze, braciszku, albowiem, jak ci już powiedziała pani Tirta, niełatwo jest znaleźć takiego rumaka. Alon pogładził Torgiańczyka po szyi. Koń podniósł głowę, rżąc cicho i zrobił jeden lub dwa kroczki w bok, jakby bardzo zadowolony z siebie ze swego jeźdźca. Kiedy wszyscy dosiedli koni, a Sokół zajął swoje miejsce na łynku siodła, podróżni powrócili na podgórze. Dziewczyna z niepokojem obserwowała chłopca. Chociaż od wielu lat walczyła z własnym sercem i nawet w dzieciństwie chroniła przed światem przekonanie, iż czeka ją niezwykły los, nie chciało jej się wierzyć, że tak małe dziecko mogło szybko zapomnieć o napaści na swój dom i ucieczce przed śmiercią. Być może jej pierwsze przypuszczenie okazało się prawdziwe i przebudzenie wewnętrznej mocy wyzwoliło w nim zdolność przyjmowania rzeczy takim, jakim były. I dlatego, jak zasugerował to Sokolnik, Alon potrafił patrzeć w przyszłość i nie powracać myślą do przeszłości. Jeszcze jedno zabezpieczenie, które mimo woli uzyskał. W południe zatrzymali się koło źródła, gdyż podgórze obfitowała w wodę. Podzielili się z chłopcem resztkami kruszących się już podróżnych sucharów. Wypytując Alona, przekonali się, że znał on leżące na wschodzie ziemię tylko z wyjazdów na jarmark, odbywający się w jednym z okolicznych miasteczek, bądź też z opowieści nielicznych wędrowców, którym gospodarz pozwolił przemocować. Dowiedzieli się również o panu Honorze, który rościł sobie pretensje do części tej krainy, ale z relacji chłopca wynikało, iż władzę tego wielmoży często kwestionowano, chociaż był on dość uczciwym, jak na Karsten, człowiekiem i robił co mógł dla swoich poddanych. Spalona zagroda należała do niejakiego Parlana, który nie pochodził ze starej lasy, ale nie lubił niebezpiecznego życia na bardziej żyznych równinach, gdzie niemal bez przerwy toczyła się wojna. Przyprowadził więc swój klan na podgórze, żeby uniknąć napadów nieustających od 12 lub więcej lat. 20 dni temu Parlan zachorował i rządy w zagrodzie przejął jego bratanek Dion. Stary gospodarz służył jeszcze w armii księcia Pagara i należał do pozostawionego w kraju garnizonu. Ten doświadczony żołnierz został okaleczony podczas chaosu, który zapanował w Karstenie po wielkim poruszeniu. Przyjął wtedy żonę i ziemię ofiarowaną przez dowódcę garnizonu. Opuścił wszakże równiny, kiedy komendanta zdradziecko zamordowano, a jego siły rozgromiono. Alona nie łączyły bliskie stosunki ani z Parlanem, ani z jego rodziną. Został członkiem tego klanu jako małe dziecko, już na podgórzu. Powiedziano mu, że jest jedynym potomkiem krewniaka zabitego wraz z komendantem Parlana i że jego matka zginęła podczas napadu, który potem nastąpił. To Jachne mnie wychowywała, oświadczył swoim nowym opiekunom. Ona, myślę, że wszyscy trochę się jej obawiali, spochmurniał lekko. Ona także nie należała do ich klanu. Była jednak uzdrawiaczką i wiele wiedziała. Uczyła dziewczęta tkać i barwić tkaniny. Parlan uzyskiwał za nie wysoką cenę na jarmarku. Poza tym pokręcił głową. Nie wiem dlaczego, ale często przychodził do niej, kiedy miał kłopoty i Jachna zapadała w sen, albo to tak wyglądało. Po przebudzeniu opowiadała mu różne rzeczy. Przed zaśnięciem zawsze mnie odsyłała, mówiąc, że mężczyźni nie powinni tego oglądać i że nie potrafiliby tego zrozumieć. A gdy zadawałem jej pytania, wpadała w gniew, chociaż nie rozumiem dlaczego. Ponieważ zajmowała się czarostwem, wyjaśnił Sokolnik. A może dlatego, że uważała jak większość czarownic, Tirta dopiero dzisiaj zmieniła własne poglądy w tej materii, iż tylko kobiety mają talent władania mocą. Talent? Powtórzył Alon. Kiedy się przeraziłem wtedy, co ja wtedy zrobiłem? Powiedzieli, że chcą zapolować, że to doskonały sposób ustrzelenia zająca. Zadrżał. Podwładny Gerika rzucił mnie na pole i pobiegłem, a potem spojrzał pytająco na Tirtę. Nie wiem, co się stało. Znalazłem się w ciemnym miejscu, ale wiem, że nie miało ono nic wspólnego ze złymi mocami. Raczej przypominało dom, twierdzę, w której byłem bezpieczny. W jakiś sposób tam trafiłem i ukryłem się w nim, aż mnie zawołano i musiałem posłuchać tego wołania. Tirta nie mogła dłużej uważać go za małe dziecko. Zapytała nieoczekiwanie. Ile masz lat, Alonie? Chłopiec zmarszczył brwi. Nie wiem, odparł, ponieważ Jachna nie chciała mi powiedzieć. Zdaję sobie sprawę, spojrzał z niechęcią na swoje ciało, że jestem za mały. Fir, który chyba był w tym samym wieku co ja, kiedy byliśmy mali, przerósł mnie prawie o głowę. A gdy inni chcieli mi dokuczyć, nazywali mnie niemowlakiem. Wiem, że nie wyglądam jak inne dzieci. Nawet Sala, która miała tylko 10 lat, była ode mnie wyższa. Myślę, że upłynęło prawie 12 lat, odkąd opuściliśmy równiny. Miał 12 lat, a może więcej. Zaskoczona Tirta spojrzała na Sokolnika i dostrzegła na jego twarzy cień takiego samego zdumienia. Ocalony przez nich chłopiec wyglądał najwyżej na 6 lat. Może miał w żyłach domieszkę krwi innej rasy. W Lormcie czytała o dziwnych małżeństwach. Dziecko należące do starej, długowiecznej rasy mogło rozwijać się bardzo powoli, a jego dzieciństwo trwałoby wtedy znacznie dłużej niż normalnie. Ludzie ze starej rasy żyli długo i wyglądali młodo przez wiele dziesięcioleci, niemal do samej śmierci, ale nigdy dotąd nie słyszała o nadmiernie długim dzieciństwie. Jeżeli słudzy ciemności przywędrowali tutaj z Escore, to może również stamtąd przybyli ludzie z rasy Alona. Niewykluczone, że chłopiec miał w żyłach znacznie mniej człowieczej krwi, niż świadczyłoby o tym jego wygląd. Jeżeli tak się rzeczy miały, sposób, w jaki się ukrył, stając się niewidzialnym, mógł być czymś naturalnym dla jego współplemieńców. Wieczorem znaleźli dobre miejsce na obóz. Była to porośnięta mchem i darnią półka skalna, do której przylegała podobnie do jaskini szczelina. Tirta, widząc w dole zboczne stado zajęcy, wypuściła 3 strzały i zeszła zabrać zdobycz. A Alon po raz pierwszy tego dnia okazał zmęczenie, kuląc się przed potężniejącym wiatrem. Jego skąpe odzienie na pewno przed nim nie chroniło. Ułożyli w krąg kamieni i rozpalili ognisko w głębi strzeliny. Upiekli na nim mięso i zjedli z apetytem ociekające tłuszczem kawałki, które Tirta przyprawiła ziołami. Miłe ciepło rozchodziło się od tylnej ściany niby jaskini. Sokolnik poszperał w swoich sakach i wydobył stamtąd zapasowe gacie. Okazały się za duże dla Alona, ale chłopiec je dopasował, przewiązując się podwójnie w pasie rzemieniem, zawijając nogawki i mocno przywiązując tasiemkami do nóg. Nie mieli dla niego butów, ale zaimprowizowane spodnie przynajmniej chroniły wewnętrzną stronę ud chłopca przed otarciem podczas jazdy. Tirta posmarowała zaczerwienione miejsca leczniczą maścią. Ich nowy towarzysz podróży siedział przy ognisku, jedząc łapczywie, po czym wytarł zatłuszczone palce okępkiem trawy i zwrócił się do Sokolnika. – Panie Nirelu! Nie nazywaj mnie panem, braciszku, odparł Sokolnik. My, mieszkańcy gniazda, nie używamy tytułów jak mieszkańcy nizin. Później urwał, przypominawszy sobie widocznie, że gniazdo i bractwo sokolników od dawna przestały istnieć. Myślą więc, poprawił się chłopiec, przechyliwszy lekko na bok głowę, że będę cię nazywał Nirelem, mistrzem miecza, bo na pewno nim jesteś. Ale nosisz u pasa nie tylko miecz. Wskazał na dziwną broń. Nigdy nie widziałem nic podobnego, chociaż dawniej towarzysze broni pana Parlana odwiedzali go od czasu do czasu i wielu z nich miało miecze, które cenili i z których byli dumni. Co to takiego? Sokolnik wyciągnął z pałfy miecz sztylet. Teraz okrągła gałka rękojeści była matowa i nie świeciła. Nie odbijał się w niej nawet blask ogniska. Wyglądała jak zwykła bryłka metalu. Naprawdę nie wiem, braciszku. To dar od podniebnego wojownika i jest w nim coś, czego nie rozumiem. Nirel zbliżył znalezisko do ognia tak, że płomienie oświetliły inkrustację na brzeszczocie i mówił dalej. Myślą, że nie tylko jest on bardzo stary, lecz także naładowany mocą, może nawet podobny do topora Volta. Było jasne, że Alon nigdy nie słyszał o tej legendarnej broni. Wyciągnął palec, ale nie dotknął brzeszczotu, tylko kreślił tuż nad nim w powietrzu repliki inkrustowanych symboli, przesuwając rękę od rękojeści do końca głowy. Ten obraz, zatrzymał palec nad znakiem znajdującym się blisko zakończenia brzeszczotu, przypomina wisior, który Jachnę nosiła na łańcuszku pod suknią. Zdaje się, że ukrywała go przed wszystkimi. Widziałem go tylko raz i natychmiast znów go schowała. Czy ta broń pochodzi zza gór? Czy też ma związek z mocą sokoła? Sokolnicy nie zadają się żadnymi mocami, sprostował lodowato Nirel. O ile wiem, ten krótki miecz nie ma nic wspólnego z eskarpem. Nosił go jeden z wrogów tego kraju, albowiem znaleźliśmy go w miejscu, gdzie kamienna lawina przesypywała żołnierzy agresora. Dziwi mnie bardzo i nie rozumiem, dlaczego jakiś karsteńczyk miał przy sobie przedmiot, który jego rodacy uznaliby za przeklęty. Tak, on musi być bardzo stary. Tym razem Alon przesunął rękę nad brzeszczotem w stronę rękojeści, ale nie używano go do walki, gdyż nigdy nie splamiła go krew. Powiedział to z taką pewnością siebie, że zarówno Sokolnik, jak i Tirta utkwili w nim wzrok. Później roześmiał się i rzekł zakłopotanie. Gdyby to była Jachna, uderzyłaby mnie w usta. Nie podobało jej się, kiedy mówiłem, co wiem, ale to prawda. Zawsze można wyczuć, że za pomocą jakiej rzeczy zabito człowieka. Emanuje wtedy od niej przelana krew. Nie czuję jej tutaj, a przecież na swój sposób jest to groźna broń. Raczej nazwałbym to kluczem, wtrąciła Tirta, ponieważ z jego pomocą Sokolnik sam albo do spółki ze swoim ptakiem przywołał cię znów na ten świat. Jest to przedmiot naładowany magiczną energią i reaguje na obu bez względu na to, czy przyznają się do talentu władania mocą, czy też nie. Alon zamrugał oczami. Z czasem może zrobić jeszcze więcej, powiedział. Gdybym otrzymał takie wykształcenie jak Jadne, mógłbym wziąć go do ręki i dowiedzieć się wszystkiego. Dziwne, ale w głębi duszy czuję się kimś innym niż przed atakiem Gerika na zagrodę Parlana. Wydaje mi się, że coś czeka, aż to odkryję. Ja przestałem być Alonem, wiecznym dzieckiem. Jestem teraz kimś innym. Jeszcze nie wiem kim, lecz muszę się tego szybko dowiedzieć.